Jacek Borkowski na powodzenie wśród kobiet nie może narzekać, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele kobiet poznał już w życiu prywatnym. Lecz i tak zdarza mu się to robić. Aktor niegdyś wywołał niemałą aferę odważną wypowiedzią, w której nawiązał do sytuacji swojego kolegi z telewizji, Karola Strasburgera. Skomentował wówczas jego związek z niespełna 40 lat młodszą partnerką. Partnerka Karola Strasburgera jest od niego o 38 lat młodsza. To mnie inspiruje. Teraz szukam kogoś takiego. Jak już brać to nie z second handu. Tego kwiatu to pół światu. Karol dał czadu, to ja nie będę gorszy, mówił Jacek Borkowski w rozmowie z faktem. Po latach gwiazdor wciąż pamiętał tamtą wpadkę, z czego w niedawnym wywiadzie postanowił się wytłumaczyć. Z jego relacji wynika, że wspomnienie o młodej partnerce Strasburgera było jedynie żartem, który nie został odpowiednio zrozumiany. Kiedyś jednej dziennikarce, w trakcie wywiadu, pół żartem, pół serio powiedziałem, że kobiety z second handlu nie są w kręgu moich zainteresowań. Rozpętała się medialna burza, ale cóż ja mogę poradzić na to, że współczesne poczucie humoru zostało stępione i część osób nie wyczuwa niuansów. Przymrużenia oka, odbiera wszystko dosłownie, wypalił Jacek Borkowski. Warto zaznaczyć, że mężczyzna był dwukrotnie żonaty. Po śmierci drugiej żony. Aktor związał się z dużo młodszą Pauliną Koziejowską, która ostatecznie została partnerką Macieja Orłosia. Co więcej, po rozstaniu z pięknością, szybko odnalazł ukojenie w ramionach kolejnej młodej damy z którą dzieli go aż 25 lat różnicy. Gwiazdor klanu zauważa zasadnicze różnice między współczesnymi kobietami i tymi z jego czasów. Z jego wypowiedzi wynika, że przed laty kobiety miały większy dystans do siebie, a przy tym uwielbiały swawolić z mężczyznami. Było mniej sztucznie wykreowanych barier, a kobiety miały w sobie więcej naturalności, były spontaniczne, bezpośrednie i bardziej skore do zabaw, weznał Borkowski. Aktor wrócił pamięcią do czasów szkolnych, kiedy to uczył się umiejętności aktorskich. Uznał, że wówczas kobiety były zupełnie inne. Pamiętam, że w szkole teatralnej dziewczyny nie obrażały się, jeśli ktoś dla żartu przytulił, dotknął, pocałował. To świadczyło o ich atrakcyjności i powodzeniu wśród męskiej części studentów, stwierdził aktor. Zobacz też, smutne wieści z domu Borkowskiego. Zaczęło się już po śmierci żony Magdy Jacek Borkowski potwierdza nowy związek. Jego nowa partnerka jest ceniona w swojej branży Jacek Borkowski ma już nową partnerkę. Otarł łzy po Koziejowskiej.